Laudetur Jezus Chrystus. Witam serdecznie po dłuższej przerwie. Wiem, że niektóre osoby się niepokoiły, więc kolejny raz może na wstępie zaproszę do tego, żeby zacząć śledzić moje media społecznościowe, bo ja tam wszędzie umieściłam informację, że będę nieobecna przez dłuższy czas. Oczywiście wszystkie odnośniki jak zawsze są w dokumentacji w opisie filmu. Natomiast chciałabym też poinformować, że opisałam te wydarzenia z ostatnich miesięcy w newsletterze, więc jeśli ktoś chciałby ten najnowszy newsletter dostać, informacja jest również w opisie filmu. A teraz przejdźmy do rzeczy. Chciałabym dzisiaj zachęcić Państwa do lektury listu otwartego, listu, który napisał kapłan z diecezji drohiczyńskiej. Nazywa się ksiądz Benjamin Sanctas. Jest to list do polskich biskupów poświęcony kwestii deklaracji fiducia supplicans. Wiele osób rozumie, że głos zabrało wielu kapłanów tradycji katolickiej w tym temacie, głos przeciwko tej deklaracji, głos krytyczny, natomiast jakoś cicho jest w tych takich, prawda, oficjalnych strukturach. A tu znalazł się młody ksiądz, młody, bo mający zaledwie kilka lat kapłaństwa, który, no powiedzmy sobie szczerze, ma wiele do stracenia, odzywając się w takim temacie. Więc warto ten głos zauważyć. Ja oczywiście zapoznam Państwa tylko z krótkimi trzema fragmentami tego listu. Całość rzecz jasna jest dostępna i zachęcam do jej przeczytania, oczywiście w dokumentacji w opisie filmu. Zachęcam także do tego, żeby w komentarzach, ponieważ ksiądz zagląda na mój kanał, dać jakiś wyraz wsparcia, jeśli można. Natomiast hejciuszków informuję, żeby się nie fatygowali i nie wpisywali obelg pod adresem księdza, bo i tak wszystko skasuje, także nie ma co tracić czasu, lepiej wypić szklankę wody i odmówić dziesiątek różańca za księdza i za naszych biskupów. A teraz przejdźmy do rzeczy. Pierwszy fragment listu. Ja, polski kapłan, pragnę wyrazić moje rozczarowanie postawą księży biskupów wobec deklaracji fiducia supplicans ogłoszonej przez Dykasterium Nauki Wiary 18 grudnia 2023 roku. O ile nieszczerość tych, których sumienia są zagłuszone trwaniem w grzechu, jest zrozumiała, o tyle niezrozumiała jest u tych, którzy mają kształtować innych w duchu Ewangelii. Postawa nieszczerości ze strony pasterzy polskiego kościoła ujawniła się 21 grudnia 2023 roku, kiedy to ustami rzecznika Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, księdza Leszka Gęsiaka, zapewniano, że deklaracja fiducia supplicans jest tożsama w swojej treści z notą wyjaśniającą Kongregacji Nauki Wiary z 22 lutego 2021 roku odnośnie udzielania błogosławieństwa związkom osób tej samej płci. Niestety prawda jest inna. Deklaracja fiducia supplicans dopuszcza błogosławienie par w sytuacji nieregularnej i par osób tej samej płci. Pierwsza sprawa, może dobrze, że ktoś wreszcie nazwał rzecz po imieniu, bo wszyscy mają prawo czuć się rozczarowani. I duchowni, i wierni tym, że polscy biskupi tak się zachowali, jak się zachowali. Zresztą ja bym tutaj włączyła nie tylko biskupów, ale także rozmaitych decydentów kościelnych związanych z nauczaniem, czy sprawujących ważne funkcje. No przecież mamy teologów, tak, i na uczelniach świeckich, na wydziałach teologicznych, mamy wykładowców w seminariach duchownych. Nic nie słychać, nikt nie zabiera głosu. To samo jak się tyczy, prawda, publikatorów kościelnych czy katechetów, bo tu także ich nie możemy wyłączać. Wszyscy siedzą cichutko, pochowani, jak po prostu pluskwy w starym fotelu. A tutaj proszę, zabrał głos i powiedział rzecz oczywistą, że król jest nagi, po prostu wikariusz z jakiejś malutkiej wsi, prawda, gdzie psy tyłkami szczekają. To on ma odwagę, a gdzie są ci wszyscy inni? W nieszczerości Rady Stałej można dostrzec strategię polegającą na uśpieniu czujności polskich katolików. W wywiadzie dla kanału Przybądźcie Wierni kardynał Grzegorz Ryś również przekonywał, że deklaracja fiducia supplicans nie zezwala na błogosławienie par jednopłciowych, twierdząc, że przeczytał ją cztery razy.
No i Państwo i ja wiemy, że można rzecz przeczytać i 10 razy bez zrozumienia. Natomiast, no, bo co to jest za argument, prawda, kardynała Rysia, że on to przeczytał 4 razy. To może zresztą źle o nim świadczy, bo chyba ma doktorat z teologii, więc może jednak powinno wystarczyć raz przeczytać dokument. I to w sumie może też jest jakaś krytyka z jego strony, nieuświadomiona i prawda, taka, która wyszła niejako bez jego woli. No bo jeśli coś trzeba czytać 4 razy, to znaczy, że może jest po prostu źle napisane. Oczywiście ci, którzy zapoznali się z tekstem tej nieszczęsnej deklaracji, zauważyli, że ona jest napisana jak wiele dokumentów, prawda, z tego aktualnego, nazwijmy to pontyfikatu czy antypontyfikatu naszego ulubionego Gęseka Bergoglio. No więc to jest też taki styl, że prawda, wszystko jest rozmyte, są sprzeczności wewnętrzne. Ale masa ludzi, rzecz jasna, powiedzmy sobie szczerze, posłucha, no tak, ksiądz biskup powiedział, że jest taki, tak, to znaczy, że tak jest. I to jest rzecz jasna wprowadzanie w błąd. Natomiast, no to powiedzmy sobie szczerze, że przecież nie inaczej postępowano, kiedy w Polsce wchodziła reforma liturgiczna, więc polscy biskupi, no prawdziwie są dziedzicami kardynałów Wyszyńskiego i Wojtyły w tym wymiarze. Matka Najświętsza, która w jasnogórskim obrazie towarzyszy waszym obradom, pragnie widzieć w was umiłowanych uczniów jej syna, którzy staną w obronie dzieła Stwórcy, małżeństwa i rodziny oraz Chrystusowej oblubienicy. Dlatego zwracam się do was z apelem, abyście tak jak inne episkopaty odrzucili deklarację Fiducie Supplicans i włączyli się w wewnątrzkościelny spór z jej tezami, broniąc objawionej prawdy Bożej i honoru polskiej sutanny. I Państwo, i ja wiemy, że list zostanie zignorowany, ale zachęcałabym, żeby jednak spróbować zamailować do pasterzy, przesłać ten list komu się da, żeby jednak było zauważone, że ten tak ważny i właściwie jedyny głos księdza Sęktasa został zauważony i zauważone, żeby zostało, że wierni się z takimi treściami utożsamiają, z rozczarowaniem. Tutaj jeszcze uwaga do tego ostatniego zdania, tak? Bo ksiądz przywołuje przykład innych episkopatów, ale weźmy pod uwagę, że na świecie byli także pojedynczy biskupi, którzy zabrali głos, którzy się przeciwstawili tym treściom, wskazali na nie jako na sprzeczne z nauczaniem Kościoła. Ja myślę, że mimo wszystko rozumiemy to, że łatwiej jest się wypowiedzieć w zbiorowości, a więc episkopatowi, niż jednak być takim pojedynczym głosem, takim właśnie też jak tutaj ksiądz. Ale wśród polskich biskupów, zwróćmy uwagę, nie znalazł się ani jeden, żaden członek Konferencji Episkopatu Polski nie wypowiedział się przeciwko tej deklaracji. Chciałabym też zachęcić Państwa, żeby zajrzeli Państwo na drugi kanał, na ten kanał z podcastami. Tam umieściłam materiał o pierwszej transseksualnej eremitce diecezjalnej w Kościele katolickim. Tymczasem zachęcam do subskrypcji tego kanału. Oczywiście odnośnik do tamtego filmu, do tamtego kanału także jest w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.